Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj wybierałem się i wybierałem naloty i wreszcie odpuściłem, bo wilgotność u nas była 100%, cały czas chmury na poziomie gruntu, czyli cały czas mgła. Przygotowałem 4 zestawy, żeby polatać, ale nie doszło do skutku, nie spotkałem się też z Patrykiem, którego pozdrawiam. Ale dzisiaj coś ciekawego, co jest właściwie dyżurnym tematem dnia. Mamy wiadomo Black Friday, natomiast wiele osób pyta o litchi. Czyli temat, który myślę, że będzie głównym tematem tego vloga, załóżmy, domowego. Co zrobić z miniakiem? Co zrobić? Czy sprzedawać? Czy zainwestować? W drugą stronę iść. Dużo osób zdecyduje się, żeby go sprzedać jednak za kwotę w okolicach 1000 zł. Widziałem już rekordy 999 za wersję Basic, 1300-1400 za wersję Combo. Naprawdę mega. I dawno dronów DJI nie było w takich cenach, jeżeli chodzi o używki. Ostatnio pewnie Spark chodził w tego typu przedziale. Natomiast muszę wam powiedzieć, że testowałem właśnie litchi, jako że miniak ma trochę swoich ograniczeń. Testowałem litchi, jeżeli chodzi o wersję beta, razem z mini pierwszym i fajnie się sprawuje. On ma wsparcie SDK, czyli nie tylko litchi, ale też inne programy, które chodzą pod SDK. Ja akurat właśnie testowałem litchi, tak mi akurat najlepiej pasował, tym bardziej, że mam tablet na iOSie, czyli mam iPada i nie wszystkie aplikacje też współpracują. Ale to, o czym wam chcę powiedzieć, że warto teraz zainwestować w litchi, dlatego że kosztuje mniej więcej 76 zł. I też trzeba przewidzieć, na której aplikacji, na którym urządzeniu mobilnym latacie, bo z iOS-em jest trochę łatwiej, tam mamy Apple ID, a jeżeli chodzi o Androida, zainstalujemy na jednym, a na drugim nie będziemy mogli latać, więc to jest też kwestia dyskusyjna. Ja nie mam doświadczeń szczególnych z Androidem, poszedłem na skróty i wybrałem właśnie iPada. Natomiast to, co wam chcę powiedzieć, fajnie się spisuje miniak, jeżeli chodzi o współpracę z litchi. Aplikacja jest w języku polskim również, jest dość dobrze rozpisana. Długo testowali, bo te testy trwały ze 3-4 miesiące nawet w wersji beta i dużo osób dostało, czy wystąpiło o to, żeby być testerami. Ja wystąpiłem, kupiłem sobie litchi za 110 czy 120 zł. I testowałem. Jeżeli chodzi o tracking, dobrze działa, dość dobrze działa. Powiedziałbym, że 85% tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w DJI. Oczywiście nie działa na stówę, bo są pewne ograniczenia, ale działa. Najlepiej sobie przećwiczyć w ogóle litchi na otwartym terenie, czyli nie działać przy przeszkodach typu latarnie, kable wysokiego napięcia, czy drzewa, czy inne budynki, więc najlepiej poćwiczyć na przykład na boisku, gdzieś, gdzie jest więcej miejsca i zobaczyć, jak on się sprawuje. Ale dla mnie on był w porządku. Ja ćwiczyłem właśnie na boisku parę razy. Nagrałem nawet 3 epizody. Druga funkcjonalność, która mi się bardzo podobała, to orbit. Dobrze orbituje, tylko ten promień trzeba wyznaczyć większy. Można tam wyznaczyć kierunki orbitowania, czyli on może orbitować też zwrócony na zewnątrz, to co jest genialne. Może orbitować nawet tyłem, super sprawa, można zrobić naprawdę niezłe te ujęcia. I trzeba pamiętać o tym, żeby faktycznie sobie wybrać trochę większy promień. Ja testowałem na 40 metrach, jeżeli chodzi o promień 40-metrowy, była rewelacja. Dobrze mi się spisywał. Przy mniejszych promieniach on się trochę gubi i nie działa tak super, jakby się chciało. Dlatego jeżeli wykorzystujemy orbit, to trochę na większej odległości. Moim zdaniem działa nawet lepiej ten orbit niż POI w Mavicu Air, bo ten w Mavicu Air 2 gubi point of interest pod DJI Fly. Kolejna rzecz, którą testowałem, to były panoramy i ładnie robi panoramy, na przykład sferyczne. To jest super. Więc tu uważam, że też nawet same te panoramy i na przykład AEB są warte tego rozszerzenia. Oczywiście nie mamy innych rzeczy typu nie osiągniemy 4K poprzez litchi, czy nie osiągniemy RAW-ów, czyli RAW, formatu RAW, jeżeli chodzi o zdjęcia, ale
przynajmniej będziemy mieli to śledzenie takie podstawowe. I to dość ładnie działa. Jest trochę filmów w necie. Ja nagrałem 3 na ten temat. Uważam, że jest w porządku. Uruchomili ostatnio tryb Follow Me, który działa na bazie GPS-u, urządzenia mobilnego, ale tego bym nie rekomendował. Lepiej jednak ten wizyjny, ten tryb wykorzystać, który nazywa się jak? Nazywa się tracking. Track czy track w tym wliczy, tak. I tak to wygląda mniej więcej. Także słuchajcie, czy sprzedawać miniaka? Ja uważam, że jeżeli macie miniaka, to nie sprzedajemy go, tylko sobie go wzbogacamy o liczy. Bo dwójka, którą mam tutaj, ona jest lepsza, owszem, ma lepszy zasięg, ma lepsze zdjęcia i wideo, ale nie jest na tyle dobra, żeby wywalać tak dużo kasy, bo prawie 2 razy tyle kosztuje w tej chwili, co używany Mini 1, więc wydaje mi się, że nie, że to jest bez sensu, żeby wywalać tyle kasy. Tym bardziej, że tego typu drona, tutaj mamy też ograniczenia i nie mamy tego SDK, o którym mówiłem przed chwilą, więc on się może znudzić po 2-3 miesiącach, bo jego funkcjonalność jest dość mocno ograniczona. Nie ma tutaj na przykład Spotlight, czy nie ma Active Track, nie mamy tutaj tego typu rzeczy, czy Point of Interest. I pomimo, że jest OcuSync, to właśnie tutaj paru rzeczy brakuje. Już L2, jeżeli myślicie o czymś lepszym niż miniak, to bym przesiadał się raczej nie na dwójkę miniaka, tylko bym przesiadał się na R2, bo tamten ma trochę więcej funkcji. Ogólnie w drony inwestuje się dość sporo, one tracą na wartości, więc wydaje mi się, że jeżeli zainwestowaliście już w Mini 1, to warto sobie dokupić. Dzisiaj to liczy za 70 parę złotych. Ja tutaj nie jestem żadnym agentem sprzedażowym liczy, po prostu podoba mi się ta aplikacja. Być może też uruchomią Waypoints, to byłoby super i to byłaby fajna, naprawdę fajna sprawa. A na dzisiaj pewnie tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem Wam przekazać ze swoich doświadczeń. Moim zdaniem warto te 70 parę złotych, bo pamiętajcie, że długo się eksploatuje taką liczy. Ona jest, tak jak powiedziałem, po polsku i też liczy nad nią pracuje dość intensywnie. Mniej więcej co 2 tygodnie są aktualizacje i ta aplikacja właśnie teraz jest najtańsza i oni nie robią żadnych innych przecen. Zwykle kosztuje około 115-120 zł, teraz jest po 76, czyli 30% oszczędzamy. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te sprawy. Jeżeli możecie, to prośba o zadanie pytań albo Wasz komentarz pod filmem, żebyśmy mogli nawiązać się w kolejnych wideo do Waszych uwag czy komentarzy, jak Wam się sprawuje, jak wygląda kwestia wymiany drona, czy upgrade'u na coś lepszego, czyli wejścia w coś droższego, czy myślicie o tym, rozważacie, czy miniak wystarczy. Ja bym powiedział, że z tych gabarytów Mini 1 jest naprawdę okej. Tak czy inaczej nie uzyskamy tutaj i tak cudów. Wiadomo, że będzie lepsza rozdzielczość i będzie lepszy bitrate na pewno i lepsze zdjęcia. Natomiast tak czy inaczej jest to nadal mała latająca kamera rzędu telefonu komórkowego czy smartfona, prawda? To nie jest bezlusterkowiec, który na przykład ma wymienne optyki, bo coś takiego dopiero w Inspire'ze jesteśmy w stanie osiągnąć. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i to jest na dzisiaj mój vlog, praktycznie bez montażu, w którym chciałem się podzielić tymi swoimi obserwacjami i zaznaczyć, że jeżeli ktoś ma ochotę i zostaje przy miniaku pierwszym, to warto teraz faktycznie zainwestować w liczy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!